Kochani, nieprawdopodobne jest działanie naszego mózgu. Nasz mózg działa niezależnie od nas, od najmłodszych lat działa nasz mózg. I my od najmłodszych lat my się uczymy wielu różnych rzeczy. Właściwie nawet nie my, a nasz mózg się uczy. My się dopiero zaczynamy później uczyć, jak już mózg się nauczył. I mózg się uczy takich rzeczy, jak na przykład podstawową rzeczą, którą mózg się uczy, to jest mówienie nie. Jak już jest dzieckiem, to pierwszym logicznym słowem, którego się uczymy, to jest słowo nie. No, a potem następnym słowem, którego my się uczymy, to jest boję się. Boję się. Jak się boję się, to się martwię się. A jak ja się martwię, to już straciłem nie tylko odwagę, ale straciłem także przyjemność. Jak się boję wsiąść na konia, to straciłem przyjemność z jazdy na koniu. Pani, bo się bałem wsiąść na konia, to mnie ominęła przyjemność. I teraz od najmłodszych lat, uwaga, drogie panie, te panie, które wiedzą, że do nich mówią, to one to zrozumieją. Jak się boimy wsiąść na konia, to w ten sposób nie możemy mieć przyjemności z jazdy, bo nie da się jeździć konno, zanim się na konia wsiądzie. Wyobraźmy, można sobie tylko to trochę wyobrazić, że to przyjemne, ale jak się podchodzi do konia, to mamusia mówi: uważaj, bo albo koń cię kopnie, albo sobie sukieneczkę ubrudzisz. A drogie panie, a my jako małe dziewczynki bardzo chcemy być dobrze ułożone i czyściutkie. I dlatego, drogie panie, informuję was, już w najmłodszych latach ta chęć bycia czystą, dobrze ułożoną i lęk przed koniem, który może ubrudzić, może powodować takie dziwne zawirowanie w życiu, że człowiek nie będzie potrafił dosiąść tego konia. Również dlatego, że można się ubrudzić. I dlatego informuję, lęk odbiera przyjemność. A jak nie ma przyjemności, to nie ma żadnej jazdy konnej. I dlatego, drogie panie, informuję, najważniejsze, kochane, najważniejsze, to podejść do sprawy jazdy konnej w ten sposób, że po pierwsze, koń nie brudzi. Kochane, koń jest to duże, śliczne zwierzę i koń nie brudzi. Koń ewentualnie potrafi galopować, ale to jest zupełnie inna sprawa. Jak się koń tego spłoszy, to może zrzucić. Ale poza tym, drogie panie, informuję, że koń to nie osa i nie gryzie. Tak w ogóle chcę wam powiedzieć, że koń normalnie nie gryzie. Koniowi dobrze jest dać trochę cukru. Koń bardzo lubi cukier i się wtedy robi bardzo łagodny i czasami nawet rży, drogie panie. I dlatego informuję, jeżeli kiedykolwiek będziecie chciały, jeżeli będziecie kiedykolwiek chciały pojeździć konno, to wpierw konia należy wyczesać, wziąć z grzewu, umyć. Koń ma być czysty, bo koń z natury, drogie pani, jest czysty. On od urodzenia jest czysty i dlatego, drogie panie, koń ma być po pierwsze czysty, a po drugie lęk przed koniem jest zupełnie niepotrzebny. I drogie panie, ja wiem, że to jest bardzo trudne zrozumieć to, co ja mówię, ale te, do których mówię, to na pewno zrozumieją. I dlatego, drogie panie, ja spróbuję jeszcze raz na tego konia. Drogie panie, życzę wam, żeby wam się udało w końcu dosiąść to cudowne zwierzę.